Czy w ciągu ostatnich kilkunastu tygodni zadawali sobie państwo może to samo pytanie, co ja? Jakie mroczne tajemnice kryje koncern Lotos? Mroczne tajemnice dlaczego? Ponieważ Platforma Obywatelska wściekle atakuje fuzję Orlenu z Lotosem, wściekle atakuje prezesa Daniela Obajtka. Ja chciałabym poznać odpowiedź na to pytanie. Myślę, że państwo tak samo, prezes Obajtek czeka już w studiu. Ja nazywam się Magdalena Ogórek. To jest program Plan Dnia. Zaczynamy. Roczne tajemnice z przeszłości, bo ten atak, który przypuszcza bezpardonowy Platforma Obywatelska, jest nieprawdopodobny. Takiego ataku na żadną... W tym zakresie, teraz, w momencie, kiedy budujemy koncern, kiedy tak naprawdę my go nie prywatyzujemy, my łączymy się, to jest połączenie poprzez przejęcie, budujemy silny koncern. Taki koncern, jak są zbudowane na całym świecie. Total, choćby nawet generalnie Equinor, choćby nawet Repsol. Takie właśnie koncerny chcemy zbudować, przynajmniej porównując do hiszpańskiego Repsola. Koncern, który zadom w biznesu. Przecież to, co podkreślam, na całym świecie realizuje się te takie fuzje, wpuszcza się partnerów, bo dziś my akurat potrzebujemy ropy, potrzebujemy gazu. Nasi partnerzy potrzebują znów innych inwestycji i różnego rodzaju tworzy się JV, by wzmacniać gospodarkę. My potrzebujemy technologii, oni potrzebują rynków. Tylko to jest kwestia, jakie zawiera się umowy. Czy te umowy są korzystne dla jednej i drugiej strony? I uważam, że ten rżenie stacji, gdybyśmy nie posiadali tej spółki, gdybyśmy nie zwiększyli wcześniej choćby nawet ilości cystern dowożących, to mielibyśmy paraliż, paraliż całej gospodarki. Więc wiele takich rzeczy, choćby nawet Orlen Południe, który był przygotowany do wygaszenia. Dziś te wszystkie spółki generują bardzo, bardzo duże zyski i dzięki właśnie między innymi tym poszczególnym spółkom, nie tylko w kraju, ale i za granicą, mamy zyski i firma może bardzo mocno inwestować. Przecież my inwestujemy około w tym roku ponad 10 miliardów, w tamtym roku ponad 10 dołożył miliardów. Pan potężny to biznes są... do koncernu. Tak, to są potężne rafinerie. To miało być sprzedane, a pan jest atakowany za 200 stacji MOL-a? No nie, nawet panie redaktor, to jest jeszcze kłamstwo, bo to nie jest kwestia. To jest kwestia, że w momencie, kiedy łączy się spółki, negocjuje się z komisją warunki zaradcze. To z komisją wynegocjowaliśmy te warunki zaradcze, ale te warunki zaradcze są generalnie, nie są zbyt wysokie, by tego promieniłem. Te wszystkie koncerny, choćby nawet Equinor, choćby nawet Total, choćby nawet Eni. Te wszystkie koncerny właśnie tworzą pewnego rodzaju sojusze, by bardzo mocno się rozwijać. A kwestia stacji, panie redaktor, gdzie tak mocno Platforma... Bardzo paląca dla Platformy. Bardzo paląca dla Platformy, chociaż... ...którymi zajmuje się Platforma Obywatelska. Przecież najważniejsze jest utrzymanie rafinerii, prawda? Tak, panie redaktor, myśmy to rafinerię dzięki między innymi umowom, dzięki dywersyfikacji już całkowicie zdywersyfikowali. Dziś ta rafineria nie przerabia w ogóle rosyjskiej ropy, ale oprócz tego, proszę zobaczyć, my inwestujemy, tam nie jest tylko modernizacja rafinerii, potężna modernizacja pogłębionego przerobu. Kupiliśmy ostatnio też bazę w Mockawie, czyli zabezpieczyliśmy rynek polski z kierunku rosyjskiego. Gdzie były służby, panie prezesie, kiedy w Lotosie i Orlenie działo się to, co się działo przed 2015 roku? No ja właśnie też to sobie pytanie zadaję. Retoryczne. Ja zadaję sobie pytanie, gdzie były w tamtym czasie służby, gdzie były służby, kiedy 700 cystern wyjeżdżało, praktycznie wjeżdżało do kraju. Był z państwem i ze mną, to program Plan Dnia. Zapraszam w poniedziałek na 9:40. Wszystkiego dobrego dla państwa, do zobaczenia. A teraz serwis i Sławomir Siedzieniewski z państwem. Dziękuję bardzo.